Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Michał Kołodziejczyk, to jest magazyn Mecz to Pretekst. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o wojnie w Gazie. Porozmawiamy w gronie znakomitych ekspertów. Pani Patrycja Sasnal, dzień dobry. Dzień dobry. Arabistka, politolożka, filozofka, kierowniczka Biura Badań i Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Niczego nie pomyliłem. Zgadza się. Jacek Tacik, TVN, autor książki Jak nie lubić Żyda. Zgadza się. Radosław Majdan, był ekspert Canal Plus Sport, teraz przegląd sportowy Onet, a poza tym jeszcze reprezentant Polski były i były piłkarz izraelskiego Ashdod. Dzień dobry. Dzień dobry. Też niczego nie pomyliłem. Wszystko też się zgadza. Słuchajcie, mamy ze sobą jeszcze pana Sebastiana Pęcherza, ponieważ jest to połączenie. Pan Sebastian przybywa w Izraelu. Pozwolicie, że zacznę od rozmowy z panem trenerem. Trenerem drużyny Hapoel Kfar Sawa. Panie Sebastianie, na początek takie pytanie konkretne. Gdzie pan teraz jest i jak wygląda sytuacja dookoła pana miejsca życia? Czy jest pan bezpieczny, czy cały czas czuje pan jakieś zagrożenie? Witam wszystkich, dzień dobry. Na dzień dzisiejszy czuję się bezpiecznie. Obecnie znajduję się w mieście, w którym pan przedstawił, Kfar Saba. Życie wygląda tutaj w miarę normalnie. Kraj jest podzielony na regiony, każdy region ma swój kolor. My mamy kolor zielony od kilku dni, więc jak gdyby życie wygląda tutaj normalnie. Wróciliśmy do treningów, trenujemy, dzieci chodzą do przedszkoli, do szkoły. Mimo tego, że to jest w jakimś takim okrojonym systemie, bo część ludzi jest w wojsku, czy nauczyciele, czy też przedszkolanki, nie tylko przedszkolanki, tylko ich mężowie, więc część jest właśnie przez Zoom, część jest już w klasach, więc no, staram się żyć w miarę normalnie. A co to znaczy, że strefa zielona? To znaczy, że to zagrożenie w tym rejonie, w którym pan przybywa, jest najmniejsze w porównaniu z innymi częściami Izraela? Zgadza się. Jest zielony, żółty i chyba czerwony, są chyba tylko trzy. Te rejony zielone, tak by wszystko wraca do normy, żyje się normalnie i funkcjonuje to jak gdyby z minimalnym zagrożeniem. Żółte, no to szkoły i wszystkie takie publiczne miejsca są zamknięte, a czerwone, no to każdy zostaje w domu i nie wychodzi. Mam taki cytat z pana wypowiedzi z 7 października, wtedy, kiedy wszystko się zaczęło. My mamy pokój z podwójnymi ścianami, zamykany jest na drzwi, których podobno żadna rakieta nie może przebić. To są normalne warunki w pana miejscu pracy jeszcze przed atakiem z października? Tak tam żyjecie? Tak, wszystkie te nowe budynki, tam chyba od 90 roku są właśnie wyposażane w taki bunkier. Drzwi są pancerne, ściany są podwójne i okno też jest jak gdyby dodatkowo zasuwane takim, no powiedzmy pancernymi drzwiami takimi małymi. Są też budynki, które są starsze, więc ludzie mają troszeczkę gorzej, bo muszą niestety wychodzić na klatkę schodową, więc mam akurat rodzinę, która mieszka w takim budynku i no niestety jak są alarmy, no to muszą zabierać dzieci, wszystkie swoje członków rodziny i muszą uciekać niestety na klatkę schodową. A wy teraz takie alarmy mieliście? Czy to jest rejon, gdzie dochodzi do nich rzadko, czy w ogóle? Szczerze mówiąc, odkąd tu jestem, od 2012 bodajże roku, to jest okres, w którym jest najwięcej alarmów. Praktycznie co kilka dni
są alarmy. No, powiem szczerze, że to trochę dziwne jest, aby tak funkcjonować, bo nawet podczas treningów musimy przerywać trening na przykład, bo też nas kilka alarmów zastało i musieliśmy zejść do schronu. Akurat w naszym rejonie mamy 1,5 minuty, aby do takiego schronu dotrzeć. Akurat troszeczkę historię Radka znam i wiem, że grał tutaj w Ashdodzie, oni tam mają 30 sekund, więc jest troszeczkę gorzej. Panie trenerze, a czy to jest czas na sport? Tam ktoś w ogóle myśli o sporcie teraz? No szczerze mówiąc, moja drużyna chyba najbardziej ucierpiała na tym całym konflikcie, bo my 8 października mieliśmy lecieć na eliminację Ligi Mistrzów, Mistrzyń, dokładnie do Czech i niestety nasz wyjazd został odwołany. Większość klubów niestety została bez zawodników obcokrajowych i trenujemy w okrojonych składach tylko z lokalnymi zawodniczkami. Sport powoli wraca. Wiem, że liga ma się zacząć 24 listopada, czy to piłka nożna, koszykówka, czy siatkówka, czy też inne dyscypliny. No ale tak naprawdę młodzi zawodnicy są w armii, więc te składy są bardzo okrojone. Nawet jest jeden zawodnik z jednej drużyny, który został wzięty w niewolę do strefy gazu, do strefy gazy. No więc ta sytuacja nie jest najłatwiejsza i no tak jak mówię, no powiedzmy ten sport nie jest najważniejszy na dzień dzisiejszy, ale staramy się jakoś tym sportem odciąć od tej całej wojny. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę na siebie uważać. Czekamy, aż sport znowu będzie ważny, aż sytuacja się unormuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Panie Patrycjo, w jakim momencie jesteśmy tego, co się dzieje w Gazie? To jest dopiero początek? No, według Izraela to jest drugi etap operacji wojskowej po tym ataku Hamasu 7 października na cywili izraelskich. Co to znaczy ten drugi etap? No, armia izraelska weszła do Gazy, otoczyła miasto Gaza, miasto, które ma ponad 1 000 000 mieszkańców. No i, ale nie spieszy się z wchodzeniem do miasta, no bo wiązałoby się to z bardzo intensywnymi, jak się spodziewamy, walkami miejskimi. Jest kilka przypadków w historii, do których można jakoś porównać to, co pewnie się zdarzy w Gazie w którymś momencie, jak Izraelczycy wejdą do miasta. Może podobnie jak było w Faludży w Iraku, albo może Państwo pamiętacie Mosul, miasto irackie w 2016 roku odbijali Irakijczycy przy pomocy Amerykanów z rąk ISIS, tej organizacji terrorystycznej. No i trwało to 9 miesięcy, a mieli cały sprzęt do dyspozycji, informacje wywiadowcze od Amerykanów. Zginęło ponad 10 tysięcy ludzi, więc jeżeli Izrael rzeczywiście chce no, zaorać to miejsce, po prostu chce zniszczyć Hamas, czyli znaleźć członków organizacji, którzy będą się chować w tunelach, a tunele pod miastem Gaza, sądzi się, że jest pewnie z 500 kilometrów tych tuneli i jest to sieć bardzo skomplikowana i ciężka, żeby w ogóle rozpracować, co tam się, jak tam się poruszać i gdzie ludzi szukać, no to będzie strasznie trudna operacja i no tak, ale to jest na miejscu, a pan pyta, w którym momencie jesteśmy tego konfliktu, no można też jakoś patrzeć na to, w którym momencie w sytuacji międzynarodowej jesteśmy, bo tak jak na samym początku, pamiętacie państwo, ta tragedia i te brutalne ataki Hamasu przyniosły Izraelowi mnóstwo sympatii międzynarodowej i było takie poczucie, tak myślę, że można teraz zrobić wszystko. Cały świat jest za nami, widzieli jak nas strasznie potraktowali Hamasowcy, możemy teraz robić co chcemy. Ale to okienko możliwości się kończy, ono, jeśli się już nawet nie skończyło, no i raczej jest nawoływanie także od przyjaciół Izraela, jak Stanów Zjednoczonych, żeby skończyć, żeby Izrael zawiesił działania wojskowe, choćby na jakiś czas, żeby pomóc po prostu cywilom, no bo Izrael rzeczywiście stosuje
wskazuje zbiorową odpowiedzialność za to, co zrobił Hamas na Palestyńczykach w Gazie, no bo ginie mnóstwo cywilów i to nie są ofiary, które są jakoś, nie wiem, przypadkowo się pojawiają, tylko jak się zrzuca na budynek mieszkalny rakietę, no to ona zabije cywilów. Na szpital, na konwój karetek. Wypowiedź z 9 listopada, ze środy, wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka, pana Volkera Turka. Bestialstwa popełnione przez palestyńskie grupy zbrojne 7 października były odrażające, brutalne i szokujące. Zbiorowe karanie palestyńskich cywilów również zakrawa na zbrodnie wojenne. Jacek, tam byłeś całkiem niedawno, za chwilę wracasz. Jaki jest odbiór na miejscu działań izraelskiego wojska? Musimy sobie uświadomić, co się wydarzyło 7 października 2023 roku. To jest najważniejsza data w historii tego młodego kraju, Izraela, w jego 75-letniej historii. Znaczy, nie wydarzyła się rzecz bardziej tragiczna nigdy. I dzisiaj Izraelczycy, kolejne pokolenia będą myśleć o swoim kraju przed 7 października i po 7. To jest zbrodnia, która wbije się w świadomość wszystkich Izraelczyków. Ja byłem nie tylko w Tel Awiwie chwilę po wybuchu tej wojny, ale odwiedziłem także kibuce, w których doszło do masakry 7 października. Byłem w kibucu Nir Oz, który, tak się składa, odwiedziłem 3 lata wcześniej, bo w nim mieszkał Alex Danzig, jeden z Polaków, którzy zostali porwani i teraz znajdują się pod strefą Gazy, najprawdopodobniej znajdują się pod strefą Gazy w tunelach. 3 lata temu to było spokojne miejsce. Gdy wróciłem teraz, nie mogłem go poznać. Spalone domy, krew na ścianach w pokojach dzieci, zdewastowane, splądrowane pomieszczenia, zniszczona stołówka, gdzie razem z Aleksem Tancikiem jadłem obiad. I dopiero wtedy, po kilku godzinach będąc tam, zacząłem przypominać sobie te miejsca. Ale największe jednak wrażenie na mnie nie zrobiły te zniszczone, spalone domy, ale te praktycznie nieruszone. Widać było, że bojownicy Hamasu, chodząc dom po domu i szukając Izraelczyków, szukali również kosztowności, złota. Każde pomieszczenie było splądrowane, na ziemi leżały dokumenty. Na ścianach wciąż były zdjęcia tych osób, mieszkańców, którzy rano się obudzili i ich życie zostało nagle przerwane. Z 400 mieszkańców uważa się, że 100 jest albo zaginionych, albo zostało po prostu zamordowanych. I Izrael został upokorzony, Izrael został zraniony, zaskoczony i to jest wojna, której nie można porównać do poprzednich konfliktów pomiędzy Izraelem a Hamasem. Też tak się składa, że byłem w 2014 roku, gdzie relacjonowałem ówczesny konflikt pomiędzy Izraelem a Hamasem, ale on jest zupełnie inny, bo tym razem Hamas zachował się bardzo niekonwencjonalnie i Izrael odpowiada także bardzo niekonwencjonalnie. Czyli jedni są zaskoczeni działaniem drugich. W obie strony to działa. Hamas by osiągnął pełen sukces, to znaczy storpedował rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Arabią Saudyjską. Być może za miesiąc, za dwa, za trzy do takiego historycznego porozumienia by doszło i utworzyłby się taki blok antyirański w tamtej części regionu. Więc dzisiaj Izraelczycy słusznie mówią, że de facto atak Hamasu był atakiem Iranu, rękoma bojowników z Hamasu. I Hamas, tak twierdzą eksperci, z którymi rozmawiałem, był przekonany, że pod naciskiem zachodniej opinii publicznej i zachodnich mocarstw Izrael się zatrzyma, nie pójdzie dalej. Ostrzela cele, zginą być może cywile, ale na tym będzie koniec. Tutaj się to zakończy. Tylko Izrael ma dzisiaj inne cele. I co więcej, sam premier Benjamin Netanyahu ma inne cele. On zdaje sobie sprawę, że jak ta wojna się zakończy szybko, to jest po nim. Zostanie rozliczony, straci władzę, a pamiętajmy, może już o tym zapomnieliśmy, z tyłu głowy ma wciąż ciążące na nim zarzuty korupcyjne i widmo więzienia. Więc ta wojna odbywa się na kilku płaszczyznach.
wiadomo, strona hamaska, strona izraelska. No i ta trzecia płaszczyzna, o której pewnie jeszcze będziemy tutaj mówić, dotyczy samych mieszkańców Strefy Gazy, Palestyny, którzy są ofiarami. Mhm. Panie doktorze, jak do tego doszło? Jak to jest możliwe? Mnie zawsze wydawało się, że wywiad Izraela jest najsilniejszy na świecie, że także dzięki współpracy międzynarodowej ich służby informacyjne są bezbłędne. Tak, no dlatego redaktor Tacik mówi o upokorzeniu Izraela, prawda? No bo wszystkim nam się tak wydawało, że jeśli jakiś wywiad, to ten izraelski będzie wiedział najlepiej, co się dzieje w Hamasie. Może zanim odpowiem na to, bo chciałam delikatnie zapolemizować z tym, co pan powiedział, bo wydaje mi się, że jednak trzeba to jakąś perspektywę zachować z tym, że to jest to najtraumatyczniejsze, właśnie tak, może najtraumatyczniejsze wydarzenie w tej historii Izraela jako państwa od 1948 roku, no bo w jednym dniu zginęło 1400 Izraelczyków, ale w poprzednich wojnach z państwami arabskimi ginęło ich więcej, no nie wiem, 73 rok, jeśli kilka krajów arabskich najeżdża państwo Izrael, małe państwo Izrael, to musi być wielokrotnie bardziej niebezpieczna sytuacja niż tutaj, kiedy mamy organizację terrorystyczną, która ma, no nie wiem, kilka razy słabsze w ogóle rakiety niż inna organizacja Hezbollah w Libanie. Ma być może do 20 bojowników, ale to są jakieś, nie wiem, średnio wyszkoleni chłopcy 18-letni. To jest po prostu bardzo mocarne, choć niewielkie, ale jednak bardzo mocarne państwo staje przed jakimś, no, znaczy nie chcę tutaj mówić o Dawidzie i Goliacie, bo to było bardzo arybur, ale przed jakąś no, naprawdę małą organizacją, która potrafiła zadać taki cios, ale egzystencjalne absolutnie, albo nie wiem, jakieś takie, to jest może trauma, tylko że po prostu było gorzej w historii. Wojna Jom Kippur, o której pani mówi, około 3000 ofiar po stronie izraelskiej, ale przede wszystkim wojskowych, którzy ginęli na polu bitwy. Tutaj mówimy o ponad 1000. Czyli najbardziej dotykające zwyczajnych ludzi. Tak. Mówimy o zwyczajnych ludziach, którzy się obudzili, ich życie zostało przerwane. W tym sensie jest to porównywane do pogromu, do najtragiczniejszego wydarzenia od razu po Holokauście. Jasne, więc właśnie, jeśli chodzi o tą traumę, to się zupełnie zgadzam. I też jeszcze a propos tego Iranu, bo tutaj jak do tego doszło, jak to się stało, właśnie wydaje mi się, że wszyscy są zaskoczeni, łącznie z Hamasem, że tak łatwo poszło i udało się zrobić to, co się udało, bo tylu ludzi nie przeszłoby przez tą barierę, gdyby nie udało się ją powysadzać tymi ładunkami, nie mogli przejechać nagle motorami en masse, bo przecież kilkaset osób wtargnęło po prostu na terytorium Izraela, oni się tego nie spodziewali. Iran o tym nie wiedział. Z wywiadowczych informacji amerykańskich i europejskich wiemy, że zarówno władze Iranu, jak i Hezbollah, czyli ci sympatycy czy tacy akolici jak gdyby Iranu w Libanie, wszyscy byli zaskoczeni. Więc Palestyńczycy planowali to w sekrecie i to gdzieś było w tej wierchuszce Hamasu trzymane w wielkiej tajemnicy. Mówi się, że kilkadziesiąt osób jedynie wiedziało o tym, że coś jest takiego planowane, oprócz tych, którzy byli oczywiście szkoleni, żeby przeprowadzić tę operację. Więc jest to akcja swoiście palestyńska, czy no nie chcę powiedzieć palestyńska, Hamasu. I do tego doszło dlatego, że wydaje mi się, Izrael był zbyt pyszny, to znaczy to pycha zgubiła Izrael. Wydawało się, że już tą sprawę palestyńską, ten Hamas pogrzebaliśmy i to dzięki polityce Netanyahu wieloletniej. On nie będzie się układał z Palestyńczykami, bo on się układa z Arabią Saudyjską, ze Stanami Zjednoczonymi, z Bahrajnem, z Emiratami, z bogatymi państwami Zatoki. A po co mu są ci Palestyńczycy? Kilka milionów po prostu jakichś ludzi, którzy nic nie dają, tylko chcą, oczekują. Niech świat o nich zapomni. Zawsze myślałem, że wśród tych kilkudziesięciu z wierchuszki Hamasu kilku jest z Mossadu, ale to pewnie z filmów jakieś przeświadczenie. Radek, ty grałeś w Ashdod. To jest miejscowość, która jest położona jeszcze na południe od Tel Awiwu, który jak wiemy jest dość blisko Strefy Gazy. To był 2003 rok, 20 lat temu, dawno, ale czy w tamtym momencie ty zdawałeś sobie sprawę w ogóle, w jakim miejscu świata się znajdujesz, jak blisko jest do tej tykającej bomby? Jeżeli chodzi o zagrożenie dla samego miasta, dla nas, dla sportowców, czy dla mnie jako, powiedzmy, dla obcokrajowca, który pojawia się nagle w kraju
jak twierdzą sami Izraelczycy, otoczony wrogim nastawieniem państw sąsiadujących, nie czuć było zagrożenia ze strony Gazy, jakiegokolwiek. Ja pamiętam, że kiedyś jeden z moich kolegów mówił mi, wiesz co, u nas to jest tak w Izraelu, że jak oni te rakiety dolatują do Tel Awiwu, to wtedy wojsko musi wejść parę kilometrów na tę ziemię, żeby te rakiety nie dolatywały i wtedy mamy spokój. Jak oni mają jakąś nową technologię, to te konflikty biorą się dlatego, ponieważ głównym takim miastem, którego założeniem Izrael chciał bronić, był Tel Awiw. Natomiast Ashdod było to stosunkowo młode miasto. Ja pamiętam, poznałem takiego Polaka, który pracował w banku i on też, spotykając się z nim czasami na kawę, opowiadał mi o historii tego miasta i mówił, słuchaj, my się tutaj tym, może szczycimy, to nie jest odpowiednie słowo, ale jesteśmy zadowoleni czy dumni, że jeszcze nie było nigdy żadnego ataku terrorystycznego, bo wtedy, kiedy ja byłem zawodnikiem Ashdod, to było, powiedzmy, jedno z największych zagrożeń, jakie mogliśmy czuć. Właśnie ataki terrorystyczne, nie ofensywny jakiś atak Hamasu na terenie Izraela, tylko po prostu, jak to się mówi, nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że znajdujesz się w miejscu, w restauracji, która nagle zostaje wysadzona, albo wchodząc, pamiętam, do centrum handlowego, zawsze miałem taką refleksję, ponieważ wchodząc do centrum handlowego, odczuwałeś, jakbyś wchodził na lotnisko, czyli wykrywasz metali, czasami jeszcze można było też spotkać kogoś, kto miał ochotę cię przeszukać. I to było już refleksyjne. Tak samo jak to, jak kiedyś pojechaliśmy do Tel Awiwu z moimi kolegami z drużyny i nagle jeden do mnie mówi, słuchaj, czy ty wiesz, że prawie że równo rok temu ktoś tą restaurację wysadził i wszyscy zginęli, którzy byli w środku? No to teraz, siedząc w tej restauracji, po prostu cały czas tylko spoglądałem na drzwi, kto wchodzi, już jest psychoza. Dało się grać w piłkę, dało się uprawiać sport, czy, no wiesz, jak się jedzie na obcy stadion, nawet kibice są agresywni względem ciebie. Mówię o Polsce, o Francji, Hiszpanii, wszystko jedno. To już jest jakaś presja. A to nie jest presja za duża dla sportowca? Nie, bo tak naprawdę my nie odczuwaliśmy presji względem zagrożenia życia. Tam są różne stadiony. Jest w części arabskiej, tak jak jeździliśmy, pamiętam, jak pojechaliśmy na mecz do Hajfy, 100 metrów obok hotelu, w którym mieszkaliśmy, była restauracja, która została wysadzona tydzień wcześniej. Jeszcze się tliła i był tam prezes klubu, z którym graliśmy i trener, którzy przeżyli ten atak terrorystyczny, i to przypomina ci cały czas, że to się może stać. Natomiast na samym stadionie, jak Betar Jeruzalem, tak? Jeruzalem, gdzie to był bardzo taki radykalny, jest radykalny klub, gdzie kibicami są tylko Żydzi, że tam nie mógł żaden zawodnik z paszportem, czy urodzony właśnie w tej części arabskiej, więc oczywiście, że tam między nimi jest to wszystko porozkładane, natomiast nie było względem nas, piłkarzy, już aż takiego zagrożenia, żebyśmy mogli poczuć się, że nasze życie jest zagrożone. Ale kończąc ten wątek, znam cię, mówisz, 20 lat temu graliśmy, znam cię, grałeś tam, znam cię, powiedzmy, 25, zawsze byłeś ciekawy świata. A jak tak blisko mieszkałeś Strefy Gazy, nie działo się nic niebezpiecznego w tym czasie. Myślałeś, żeby zobaczyć, jak tam jest? Zapytałeś się, czy można pojechać i ci powiedziano, że nie ma takiej możliwości, żeby tam wjechać? Wiesz co, nie, raczej swoją ciekawość kierowałem w stronę Jerozolimy, Starego Miasta, raczej tych historycznych, powiedzmy, aspektów, jakie miał do zaproponowania Izrael. Poza tym też jednak, rozmawiając z kolegami, to też mówili, że są miejsca takie, gdzie lepiej, że tak powiem, się nie poruszać. Ale wiesz co, chciałem jeszcze, bo tutaj mówiliście o tej świadomości, tak? Ja pamiętam, ja byłem zdziwiony, albo może to też coś, co daje do myślenia, że w Izraelu każdy sportowiec, każdy zawodnik, on ma pełną świadomość, że powołanie do wojska jest czymś naturalnym. Coś, z czym ja się zderzyłem u nas w tamtych czasach, zawsze my uciekaliśmy od wojska poprzez szkołę, poprzez jakieś różne sytuacje. Czasami tylko po to organizowane przez klub, żeby nie iść do wojska. A oni uważali, że to jest ich obowiązek. Oni uważali, że każdy z nich musi umieć obsługiwać się bronią. Poprawcie mnie, 3-letni okres obowiązkowej służby wojskowej moim zdaniem jest, i to zarówno dla kobiet. Kobiety mają chyba rok mniej. Tak? Wiem, że tak. Tak samo jak nikt nie dziwił się, kiedy kobieta w mundurze z karabinem gdzieś mijała cię w autobusie na ulicy i tak dalej. Ale to powiem, dlaczego tak jest. I to mówiła Golda Meir, była premier Izraela, de facto odpowiedzialna trochę za początkową klęskę w wojnie Jom Kippur, o której mówiliśmy. Naszą, czyli Izraela, tajną bronią jest to, że nie mamy gdzie indziej iść. Znaczy, to jest nasz dom i musimy go bronić. I stąd się bierze właśnie to. Znaczy, oni nie mają gdzie pójść, nie mają gdzie uciekać. To jest ich ziemia i oni będą walczyć. No tak, to znaczy, no ja nie, nie,
No nie, zaraz, czy ich ziemia? Czyja ziemia to właśnie jest sedno? To jest pewnie pytanie właśnie, sedno konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Czy ja to chętnie o tym porozmawiam. Nie, tylko bo mówiłeś, że byłeś w 2003, prawda, w Ashdod. No więc Gaza wtedy nie była w ogóle sprawą, dlatego że zarówno Zachodni Brzeg, jak i Gaza to są terytoria, czy były wtedy terytoria okupowane przez Izrael. Izraelczycy mieszkali, osadnicy mieszkali w Gazie, bo się dopiero Izrael wycofał z Gazy i pozostawił ją samej sobie w 2005. Więc to wtedy nie była sprawa, ale dobrze sobie przypomnieć tą historię, co się zdarzyło właśnie w 2005. Wycofanie Izraela z Gazy. Wtedy prezydentem w USA jest George W. Bush, jesteśmy po wojnie w Iraku, jest taka ten temat demokratyzacji, że będziemy demokratyzować poprzez wybory, prawda? Mm. Wolne wybory to jest demokracja. Zrobimy to i w Iraku i koniecznie trzeba zrobić to u Palestyńczyków też. No i Bush naciskał na Izraelczyków i Palestyńczyków, żeby przeprowadzili wybory. Przeprowadzili wybory i wygrał Hamas. I wtedy przejął kontrolę w 2007 nad Strefą Gazy. I wtedy zaczął budować wszystkie, że tak powiem, fortyfikacje, tunele. To wtedy się zaczęło? No na pewno wtedy tak, ale być może i wcześniej one już były. To po prostu wynika z samej geografii Strefy Gazy, prawda? Bo to jest enklawa, która ma tylko kilka przejść z Izraelem, które są zamknięte, bo Izrael je zamknął. Jedno przejście graniczne z Rafah z Egiptem, no i jest na plaży, prawda? Ma morską granicę. Strefa Gazy, a Zachodni Brzeg. Ja byłem na Zachodnim Brzegu. Jeden z piłkarzy, czy też trenerów Palestyny powiedział, że Ramallah przy Strefie Gazy wygląda jak Las Vegas. Jakość życia, możliwości stwarzane przez otoczenie, to jest przepaść między jedną a drugą częścią zamieszkaną przez Palestyńczyków? No, mnie się nigdy nie udało wjechać do Strefy Gazy, chociaż w 2014 roku próbowaliśmy. Przejechaliśmy przez checkpoint izraelski i naprawdę wtedy wydawało mi się, że to jest najlepiej strzeżona twierdza. To znaczy nikt nie wejdzie do Gazy i nikt z Gazy nie wyjdzie niezauważony. Jest taka później długa ścieżka, w takim tunelu pod taką wiatą się idzie, kamera jest co 5 metrów. Ale na samym końcu, w 2014 roku, kiedy dochodziło do konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem, strona palestyńska nas wycofała. Czyli być może Hamas kazał nam zawrócić. Nie chciał dziennikarzy w tamtym miejscu. Strefa Gazy w ogóle nazywa się największym więzieniem świata, tak? Sami Palestyńczycy żartują, że chociaż tyle, że na świeżym powietrzu. Strefa to była strefa niedostępna. 360 km kwadratowych, czyli mniejsza od Warszawy. Z większą liczbą ludności, ponad 2 miliony, ponad połowa to są dzieci poniżej 18 roku życia. Mhm. Tak, właśnie, ale to może a propos tego porównania życia, bo ja też nie byłam nigdy w Gazie, byłam wielokrotnie na Zachodnim Brzegu. No Ramallah, powiedzmy, że to jest takie standardowe, chociaż niżej niż średnio zaawansowane miasto arabskie, prawda? Możemy się pewnie tak zgodzić. Ale to porównanie Strefy Gazy z Zachodnim Brzegiem ma takie znaczenie, że to była celowa polityka Netanyahu, żeby rozdzielić te dwie enklawy i utrzymywać taki gnój, trzeba to powiedzieć, w Gazie, że nie mają niczego, po prostu są zanieczyszczone źródła wody do picia, nie wiem, transportu nie ma. Natomiast ten Zachodni Brzeg będzie funkcjonował jako tako i pokażemy, że ta autonomia palestyńska, czyli partia Fatah, skłócona z Hamasem, umie jakoś tym terytorium zarządzać i tam jest lepiej niż w tej strasznej Gazie. Mhm. Dziennikarze brytyjscy, którzy jeździli do Gazy, pamiętam, że uderzyło mnie kiedyś takie porównanie jednego dziennikarza, który mówił, że ostatnie miejsce w Izraelu przed wejściem do Gazy to jest Starbucks, którym kupował sojowe latte i z tym sojowym latte z tego pierwszego świata wchodzisz przez to przejście tu, tę klatkę, wchodzisz do tej Gazy i widzisz ludzi, którzy jeżdżą na osłach, na osiołkach, tak? Czyli przejście z pierwszego świata do trzeciego w kilkanaście minut. No więc tu jest coś na rzeczy, tak? Że drzwi w drzwi mieszka człowiek bardzo biedny z człowiekiem bardzo bogatym. Radek, piłkarsko, bo nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, patrzę na moją lewą stronę,
funkcjonuje reprezentacja Palestyny w piłce nożnej. Ona może grać, natomiast dość trudne jest zbieranie drużyny, której część zawodników jest w Strefie Gazy, a część na zachodnim brzegu. Dość trudne to jest eufemizm, praktycznie niemożliwe, ponieważ z całych drużyn wizy na przejazd dostają na przykład trzy osoby. To jest taka polityka, która całkowicie doprowadza do zniszczenia samej idei reprezentacji Palestyny. Co zwróciło moją uwagę też, to, że sama reprezentacja Izraela w piłce nożnej, ona też na specjalny doping nie może liczyć w samym Izraelu. Ty miałeś w klubie jakichś kolegów, którzy w kadrze wtedy grali, dla których reprezentacja była zaszczytem, wyzwaniem? Tak, mieliśmy. Ja w tym klubie, w którym grałem, grał Chaim Revivo, czyli największy chyba piłkarz w historii izraelskiej piłki. Grał Yossi Abuksis, więc to jest również na tamten czas gwiazda. W ogóle mieliśmy taki klub stworzony z zawodników, którzy byli w Izraelu określeni statusem gwiazd, mieli już tam ponad 30 lat i każdy albo połowa z moich kolegów miało historię reprezentacyjną. Ale generalnie ja miałem odczucie w kontakcie z nimi, że oni mają poczucie dumy, że oni są Izraelczykami. Oni mają poczucie dumy, to co powiedziałem, nawet idąc do wojska, bo dwóch czy trzech moich kolegów przychodziło w mundurach na treningi i ja byłem właśnie zdziwiony, rozmawialiśmy o tym, powiedzieć, że nie, to jest nasz obowiązek. Oczywiście to była trochę inna służba wojskowa. To był profesjonalny klub piłkarski. To był profesjonalny klub piłkarski i to było w zakresie, powiedzmy, miasta, w którym my byliśmy, więc oni mieli stosunkowo blisko do jednostki, czasami mogli spać w domu. To te udogodnienia dla sportowców zawodowych. Natomiast sama reprezentacja Izraela, w ogóle myślę, że sami Izraelczycy jeżdżąc po świecie, bo mówisz, u siebie w kraju mogą czuć się bezpiecznie, ale też zawsze miałem takie poczucie, że oni wyjeżdżając do innych krajów zawsze są czujni, tak? Zawsze jednak nie czują się tak komfortowo. Jakiś, pamiętam, miałem tatuaż w języku hebrajskim i oni byli bardzo tym zdziwieni. Jeśli tak, nie boisz się, że my sobie nawet takich tatuaży nie robimy, i to było dla nich takie bardzo mocno zaskakujące. Czy podobnie już jak piłkarz Wisły Kraków, kiedy spotykałem w hotelu, gdzie mieszkaliśmy przed meczami, przyjeżdżały wycieczki z Izraela, ze szkoły, zawsze miało ze sobą ochroniarzy z Mosadu, z bronią, którzy w nocy, kiedyś się pomyliłem, zjechałem na ich piętro, po jednej stronie korytarza i po drugiej siedzieli panowie w garniturach na krzesłach całą noc, pilnując tych młodych ludzi. Taka tajemnica z mojego życia zamierzchłego, 23 lata temu byłem licencjonowanym przewodnikiem po Warszawie. Na 10 turystów z Izraela, tych kwietniowo-majowych, przypada jeden agent Mossadu. Nawet kiedy jest upalnie, chodzi w tej długim płaszczu, przykrywając swoje atrybuty, które ma pod pachą. Właśnie chciałam powiedzieć, to jest część kurikulum, czy tam, nie wiem, w systemie edukacji izraelskiej, wycieczka, znaczy to jest wolontarystyczne, ale nastolatkowie przyjeżdżają do Polski, po miejscach pamięci mają objazd, żeby wiedzieć, co się zdarzyło w II wojnie światowej. I to była wielka sprawa, że oni zawsze muszą mieć taką ostentacyjną ochronę, która chodzi po prostu z tymi karabinami. I to była sprawa w naszych stosunkach polsko-izraelskich. No, taka kość niezgody, że ci nastolatkowie jeżdżą tutaj do Polski po tych miejscach, gdzie zmarli ich przodkowie, w tej obstawie, zamiast poznać Polskę taką... Im się Polska bardzo źle kojarzy. Oni mają lat 14-15 i poznają tylko miejsca... Nie tylko, właśnie nie tylko sportowcy izraelscy jeżdżą z tą obstawą, tylko po prostu cały czas ta pamięć, czy taka, ja nie chcę powiedzieć psychoza, no bo widać, że to nie jest psychoza, rzeczywiście są atakowani i antysemityzm to jest ogromny problem, ale Izraelczycy w grupie często się pokazywali z ochroną po prostu uzbrojoną. Wróćmy do aktualności. Też ze środy, z czwartku, z 9 listopada wypowiedź Mark Regev. Tak czytam, myślę, że nie po angielsku powinienem. Doradca Netanyahu mówi o tym, że celem wojny jest przejęcie kontroli, a nie okupacja strefy. Ciągle chcę iść do przodu w naszej rozmowie z czasem, to znaczy, kiedy może nastąpić jakiś przełom? My mówimy o tygodniach, miesiącach czy latach, tak jak w przypadku Mosulu, tak? Kilka miesięcy to zajęło.
macie państwo... Czy ma być przełom? Zakończeniem wojny, czy doprowadzenie do powstania dwóch krajów? To połączmy dwa pytania, bo następne miało być o zakładników. Czy oni są jeszcze zakładnikami, czy już ich nie ma? Czy oddanie zakładników by było tym przełomem, które doprowadziłoby choćby do tego, że cywile nie będą już ginąć po stronie palestyńskiej? Hamas robi wszystko, żeby zakończyć tę wojnę i dlatego gra także zakładnikami. Co jakiś czas pojawiają się kolejne nagrania, na których widać Izraelczyków znajdujących się w Strefie Gazy. Oczywiście propagandowo widzimy, że bojownicy Hamasu dobrze się nimi zajmują i jest im tam w miarę dobrze. Ale jest to sygnał do rodzin tych osób, które znajdują się teraz w Gazie. Plus, co jakiś czas wypuszczane są kolejne osoby. To ma zwiększyć presję Izraelczyków na Netanyahu, ale nie tylko na niego, także na Amerykanów, na amerykańskiego prezydenta, żeby doprowadził do zakończenia ostrzałów, do wstrzymania wojny i do rozmów. To jest jakby pierwsza kwestia. Netanyahu, mam wrażenie, że bardziej stawia na zniszczenie Hamasu niż na uwolnienie zakładników. Bo jeszcze raz, jeżeli dojdzie do zawieszenia ognia broni i dojdzie do rozmów, czy jakiegoś pokoju przynajmniej miarę, to rozpocznie się rozliczanie tego jego spuścizny politycznej. Ale chcesz powiedzieć, że on nie chce dopuścić do tego, żeby się już rozpoczęło? Jestem przekonany, że on chce przedłużać ten konflikt, czy tę wojnę dokładnie, bo on politycznie jest odpowiedzialny za to, co wydarzyło się 7 października. On zdaje sobie z tego sprawę. Pytałeś wcześniej, jak to możliwe, że służby nie wiedziały o tym, co się wydarzyło. Być może wiedziały i przekazały to do centrali, do rządu. Ale Netanyahu, jak pamiętamy, był zajęty zupełnie czym innym. Od stycznia codziennie, czy prawie codziennie na ulice izraelskich miast wychodziły tłumy, setki tysięcy Izraelczyków, którzy sprzeciwiali się upolitycznieniu sądownictwa. I to był największy problem Netanyahu. Jego skrajnie prawicowa, faszyzująca koalicja pchała go do zmian, a on, obawiając się, że tych zmian nie będzie i że ta koalicja się rozpadnie, straci władzę. Więc on jest i będzie skoncentrowany na utrzymaniu władzy. Przed chwilą czytałeś cytat, że Izrael nie chce okupować Strefy Gazy. No właśnie okazuje się, że przez jakiś czas na pewno będzie. To wiemy sprzed kilku dni, kiedy przedstawiciele Netanyahu mówili, że będą musieli tam być do czasu, aż Fatah nie przejmie tam władzy, czyli rządzący na zachodnim brzegu znowu nie przejmą kontroli nad Strefą Gazy. To będzie konflikt, który będzie trwać nie tygodnie, ale miesiąca, być może nawet dłużej. Zgadza się pani? Tak, pewnie tak. To znaczy pytanie, no bo rzeczywiście, co tutaj jest celem? I Netanyahu powiedział, pierwszy cel zniszczyć Hamas, drugi cel uwolnić zakładników, prawda? Czyli właśnie spodziewamy się, że jest w stanie poświęcić jakoś tam tych ludzi na rzecz zniszczenia Hamasu, no bo on próbuje już który raz w historii ratować swoją skórę, no bo... Jak to się skończy, ten człowiek no, musi odejść. Wznowione zostały teraz te demonstracje anty-Netanyahu, nawet w czasie wojny, prawda? Kiedy ciągle trwa ta trauma, więc ludzie go nienawidzą, no po prostu nienawidzą tego człowieka i on jeszcze doprowadził rzeczywiście swoim jakimś, swoim uporczywym trzymaniem się u władzy, doprowadził do tego, że w jakimś sensie do tego ataku, no bo myślimy, że właśnie miał te notatki i Shin Betu i swoich wewnętrznych innych agencji, że Hamas przygotowuje coś takiego. Zresztą w kwietniu był taki atak skomasowany, znaczy i Hamas zaatakował ze Strefy Gazy i Hezbollah z Libanu i na zachodnim brzegu nożownicy na ulicach, więc była już taka próba koordynacji i wiadomo było, że coś się dzieje. No ale pytanie właśnie, co teraz, co będzie z tą... Aha. Czy Izrael walczy tylko z Hamas? Czy Izrael nie za chwilę nie zacznie walczyć z koalicją krajów arabskich? Właśnie, właśnie, bo teraz pytanie, czy Fatah, czyli ci skonfliktowani z Hamasem, tak? Palestyńczycy podzieleni na, powiedzmy, dwie główne frakcje, Hamas w Gazie, Fatah na zachodnim brzegu. Czy Fatah będzie chciał przejmować odpowiedzialność za Gazę, czyli niejako zgadzać się z tym, co zrobił Izrael Palestyńczykom w Gazie, po to, żeby stracić jeszcze w oczach swoich ludzi? No, trzeba sobie to uświadomić, że to, co myśli Hamas, myślą Palestyńczycy dzisiaj.
To wiadomo, że nie każdy Palestyńczyk to Hamas i to oni nie są terrorystami, tylko że Hamasowcy jakoś wyrażają to, co myślą Palestyńczycy. To, po prostu Palestyńczycy istnieją i nie przestaną istnieć. Z tymi ludźmi Izrael będzie musiał się wkrótce w końcu jakoś zgodzić i podzielić tę ziemię, na której oni są. I trwają negocjacje, bo to jest bardzo ważne, tak? My o tym nie mówimy, ale przy mediacjach Kataru już od zanim Izrael wszedł do Strefy Gazy, trwają negocjacje z Hamasem. To znaczy, szef Mossadu jeździ do Kataru, już tam teraz jest chyba trzeci raz w tym teraz, i negocjują z Hamasem. Szefostwo Hamasu również jest w Katarze. Hamas już mieli uwolnić 50 zakładników w zamian za zawieszenie broni, na co się Izrael nie zgodził. Znaczy zaczął wymyślać warunki, które były nie do spełnienia, bo w kilka godzin chciał, żeby oni wypuścili te 50 osób, a Hamas chciał wypuszczać ich stopniowo przez 5 dni. Mniejsza z tym, w każdym razie te negocjacje trwają. Ja się z tym zgadzam, że samemu Netanyahu nie jest na rękę, żeby to się szybko skończyło, bo on musi się teraz pokazać jako ten mąż stanu, który jednak coś potrafi zrobić w tak kryzysowej i tragicznej sytuacji społecznej dla Izraela, ale jego dni już raczej są policzone. A propos tego Kataru, proszę mnie poprawić, jeśli źle arabskie nazwisko będę czytał, Taher el-Nunu, jeden z przywódców Hamasu, który przebywa w Katarze, powiedział, że celem ataku na Izrael 7 października nie była poprawa sytuacji Palestyńczyków, ale kompletna zmiana ich sytuacji, powiedział w rozmowie z New York Times. Mhm. Mam nadzieję, że stan wojny z Izraelem utrwali się na wszystkich granicach i że świat arabski stanie po naszej stronie. Wciągnie się cały region w tą wojnę, w ten konflikt? No, państwa arabskie musiały się teraz opowiedzieć. Jak gdyby znowu opowiedzieć po stronie palestyńskiej, bo to nie było jasne do ataku Hamasu, gdzie są państwa arabskie, szczególnie niektóre z nich, prawda? Egipt, Jordania, ma od 94 Jordania, od 79 Egipt mają umowy pokojowe z Izraelem. No i nowe umowy pokojowe, czyli są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Oman się układa, Maroko, Sudan, no i negocjacje z Arabią Saudyjską. Czyli szliśmy raczej w kierunku takim, że o tych Palestyńczykach już nikt nie myśli. Państwa arabskie, które do tej pory warunkowały porozumienie z Izraelem powstaniem państwa palestyńskiego, czyli najpierw Izrael, wy się dogadajcie z Palestyńczykami, a potem my będziemy mieć stosunki z wami, będziemy robić handel i będziemy dzielić się naszą ropą i naszymi pieniędzmi i tak dalej. Zapomniano teraz, czy odłożono tych Palestyńczyków na bok i zaczęto się układać z Izraelem bez warunków, prawda? Więc to, co zrobił Hamas, każe teraz państwom arabskim się na nowo opowiedzieć. I muszą się opowiedzieć za Palestyńczykami, bo Arabowie, tak, czyli 350 milionów ludzi na świecie, jest bardzo propalestyńskich, a także tak zwane globalne południe, czyli większość Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, również ma takie sentymenty propalestyńskie, ponieważ uważają Izrael za tak jak gdyby ostatni przejaw współczesny kolonializmu zachodniego. Czyli wszyscy ci, którzy kiedykolwiek byli skolonizowani, nie wiem, Indie, duże połacie Afryki, myślą o Palestynie, tak jak gdyby to są nasi bracia, my walczymy z Zachodem. To są tak jak my kiedyś, tak? Tak jak my kiedyś, właśnie. Mhm. Dlatego ta sprawa palestyńska to jest, nawiasem mówiąc, jedna z bardzo niewielu kwestii, która powoduje globalne demonstracje. Także po prostu I do tego chcę przejść. Mhm. Was nie zapytam. Ale zapytam Radka i zawsze boję się pytać ekspertów piłkarskich, bo jakby ktoś mnie na przykład zapytał, kto 2 lata temu wygrał Ligę Mistrzów, to musiałbym dłużej pomyśleć. Kto jest mistrzem świata w piłce nożnej? Kto jest mistrzem świata? Argentyna. Brawo. A według mediów arabskich jest 2 zwycięzców mundialu w Katarze, bo jest jeszcze Palestyna. Katar przeprowadzał drobiazgowe kontrole, jeśli chodzi o jakiekolwiek manifestacje polityczne na trybunach. Nie można było wnosić flag LGBT, nie można było żadnych haseł politycznych przemycać na koszulkach. Natomiast flagi palestyńskie były dozwolone i po mundialu w Katarze tak naprawdę ta sprawa palestyńska odżyła na trybunach, bo po rozpoczęciu wojny w Gazie bardzo wiele klubów, kibiców wielu klubów w Europie opowiedziało się po tej stronie palestyńskiej.
to dla sportowców z Izraela, którzy wracają do rywalizacji międzynarodowej, będzie teraz mecz z Kosowem w ramach eliminacji Euro 2024, będzie trudna sprawa tak poruszać się po Europie? Myślę, że na pewno, tym bardziej jeżeli będzie coraz więcej takich obrazków, o których mówiliśmy na początku tego programu, czyli zniszczony szpital, szkoła, ofiary, jeżeli chodzi o ludność cywilną po stronie ludności Gazy, mam tutaj na myśli ludność arabską, bo to też wydaje mi się jest taki argument do tego, że ten świat arabski się tak zaczął z tym identyfikować i integrować, że nie giną żołnierze, tak jak mówiliśmy, tylko już giną ofiary wojny. Inna sprawa, że wojna Hamasu, którą prowadzi, wydaje mi się, że to też jest zamiar. Jak to się mówi, te tak zwane żywe tarcze, czyli jest to działanie z premedytacją, a z drugiej strony będąc w Izraelu i to, co mówiłem tutaj, rozmawiając z mieszkańcami Izraela, miałem wrażenie, że to jest strasznie zdeterminowany naród, że oni w obronie swojego kraju, jak to się mówi, jest takie określenie, nie bierzemy jeńców. Obrona ponad wszystko. I kiedyś było, wiele lat temu, kiedy zbombardowano wioskę, nie wiem, czy to nie była w Syrii, gdzie rzekomo szkolono terrorystów, też zostali ostrzeżeni. Nie róbcie tam tego, ponieważ my to zbombardujemy. Natomiast zawsze wydaje się, że wtedy, kiedy jest ludność cywilna, dzieci, kobiety, to do tego ataku nie dojdzie. Ale Izrael, jeżeli czuje zagrożenie do własnego kraju, to wtedy po prostu dochodzi do, co jest ważniejsze. I ta obrona swojego kraju jest dla nich najważniejsza. Wracając do twojego pytania, oczywiście, że to będzie dla nich problem, bo dzisiaj czym dłużej ten konflikt trwa, mam wrażenie, że właśnie zapominamy, od czego on się zaczął. Zapominamy o tych ofiarach, o porwanych ludziach, o tej krwi, o której mówiłeś i nagle widzimy te obrazki, te ostatnie, ponieważ pamięć ludzka jest dość krótka i zawsze to, co nas najbardziej uderza, to jest to, co widzieliśmy po raz ostatni, czyli ostatnie obrazki to są te szpitale, te dzieci, które są wyciągane spod gruzów. Z drugiej strony ja, obserwując świat i to, jak czasami pewne rzeczy są instrumentalnie wykorzystywane, nie mam pewności, czy jedna, czy druga strona zbombardowali, czy to nie jest też narzędzie do tego, żeby prowadzić jakąś politykę, żeby łatwiej zintegrować świat arabski, o którym tutaj mówiliśmy. A pani doktor jest piłkarska, czy nie? Słabo. Słabo. No bo mundial był w Katarze. To wiem. Następny teraz będzie w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej. Jeszcze następny też jest zaplanowany, a później została Arabia Saudyjska na 2034 rok. Arabia Saudyjska uprawia też sport washing na gigantyczną skalę, kupując Newcastle United. Katar inwestuje w wielkie europejskie kluby. Czy my jesteśmy teraz w erze, mówię ogólnie, my, społeczeństwo w Polsce, w Europie, w erze prania naszych głów arabskimi pieniędzmi, tymi milionami, tym ich dobrobytem, że mamy zobaczyć, jaka jest to potęga, jak ona rośnie w znaczeniu społeczeństwa. Mhm. Znaczy, po pierwsze, musielibyśmy pewnie jednak osobno mówić o każdym państwie, bo każde ma swoją jakąś specyfikę. Katar jest bardzo wyjątkowy i ciekawy. A Arabia Saudyjska, pewnie tego bym się najbardziej obawiała, to znaczy pieniędzy saudyjskich, bo następuje coś takiego jak pranie naszych głów przy pomocy tych pieniędzy arabskich, bo jesteśmy głodni jako państwa europejskie inwestycji, więc Francja się cieszy z jednej strony, że 10% zagranicznych inwestycji w tym kraju to są inwestycje katarskie, a z drugiej strony wiąże to niejako, czy zamyka usta władz francuskich, jeśli łamane są prawa człowieka w takim Katarze albo w Arabii Saudyjskiej. No bo trudno jest kogoś prosić o inwestycje i o pieniądze, a potem jechać i krytykować, nie wiem, jak traktujecie siłę roboczą z Filipin, albo dlaczego są przypadki, nie wiem, jakieś wbijania gwoździ pomocnicom czy sprzątaczkom z Indii u was w kraju, jak się zdarza w Arabii Saudyjskiej. Więc to jest problem, czy też
państwa arabskie mogą bardziej pokazać i społeczeństwa arabskie to widzą, że Europa jest dwulicowa. To znaczy z jednej strony chce pieniędzy i dobrych stosunków, no pewnie, że jest. A z drugiej strony... Ale no Katar właśnie. Dlatego organizował mundial. Jeżeli tutaj się mogę włączyć, tak, ja myślę, że w Katarze i czy w Arabii Saudyjskiej doskonale zdają sobie sprawę, na czym polega słabość świata zachodniego. Po prostu nie powiem, czy to jest pazerność na roszczeniach, oczekiwaniach finansowych. Bo o tym, co pani mówiła i o tych mistrzostwach w Katarze, bardzo dużo mówiło się o łamaniach praw człowieka. Bardzo dużo mówiło się i miało dużo wątpliwości co do tego, jak traktuje się mniejszości seksualne. Mówiło się o tej fladze Palestyny, a była taka sytuacja, kiedy ochroniarze rzucili się na kobietę z Brazylii, ponieważ w ich mniemaniu miała flagę tęczową, więc ją spacyfikowali. Okazało się, że to była flaga stanu Pernambucano w Brazylii, które ma podobne te. Natomiast do czego zmierzam? I zaczęto wykorzystywać po prostu osobowości z tego tak zwanego, jak określiłeś to, naszego zachodniego świata. Mistrzostwa świata w Katarze lobował David Beckham, Arsene Wenger, czyli ludzie, którzy w Anglii mają olbrzymi szacunek. Nawet nie wiem, czy Beckham nie ma tytułu szlacheckiego. Jest to bliski znajomy królowy, więc... Więc od razu mamy zderzenie. Że Messi promuje turystykę w Arabii Saudyjskiej. Dokładnie, że dzisiaj, bo taki też był fundament tego, jeżeli Cristiano Ronaldo został sprowadzony do Arabii Saudyjskiej, to oni już wtedy wiedzieli, po co to robią. To nie chodziło tylko i wyłącznie o, powiedzmy, zbudowanie poziomu piłkarskiej ligi. Tu chodziło o Mistrzostwa Świata, a nawet o promocję samego kraju, który ma pokazywać, że jest otwarty, że grają tutaj jedni z najlepszych piłkarzy świata. I my się kiedyś zastanawialiśmy, czy przypadkiem za chwilę tak nie będzie, że naprawdę wszyscy najlepsi piłkarze z Europy zostaną wyciągnięci poszczególnie, przyniesieni właśnie ale do ale troszkę tak się stało tego lata, bo mój syn jest dużo bardziej na bieżąco z wszystkimi transferami. Ja kiedy nie wiem, gdzie ktoś trafił, a widzę, że nie ma go w tej drużynie, co poprzednio, to wiem, że jest w Arabii. Jacek, ja mam do ciebie takie pytanie. Widziałem, że obśmiano jakiegoś internautę w medium, które głównie obśmiewa na Twitterze, czy też X-ie. Ale to jest pytanie, które może sobie zadawać wiele osób. Dlaczego tak potężny Izrael militarnie, organizacyjnie ma problemy w Gazie? Dlaczego to nie może potrwać miesiąc? Dlaczego to nie może, wiesz, kiedy ludzie słyszą, będzie operacja lądowa po nalotach, po bombardowaniu? To wszyscy laicy, bądź też patrzący na cyferki, na skalę, na porównanie, myśleli, że to miesiąc i po sprawie. Tak jak już wspominaliśmy, po pierwsze jest zagrożenie i otwarcie frontu z północy, czyli frontu libańskiego, być może syryjskiego. To znaczy cała armia, całe wojsko izraelskie nie może zostać przemieszczone na południe, w okolice Strefy Gazy. To jest jakby pierwszy punkt. Drugi punkt. Zanim doszło do 7 października, faszyzująca koalicja rządu Benjamina Netanyahu była skoncentrowana na zachodnim brzegu. Krok po kroku, centymetr po centymetrze, osadnictwo izraelskie budowało się na terenach palestyńskich. I to tam było skierowane wojsko, żeby pilnować interesów Izraelczyków. Byli odwróceni plecami od Strefy Gazy, bo wydawało im się, że tam problemu nie ma, i nie będzie. Co więcej, Strefa Gazy to nie jest tradycyjne, zwykłe państwo w rozumieniu takich państw jak Polska, nawet Syria czy Liban. Co prawda Hamas jest w pewnym sensie rządem. Ma swoje ministerstwa, swoją telewizję propagandową, gazetę i tak dalej, ale jest jednak to organizacja, rząd organizacja, która działa pod ziemią. Więc wejście bezpośrednio do miasta oznaczałoby ogromne straty po stronie izraelskiej. A Netanyahu nie może sobie, naprawdę nie może sobie na to pozwolić, żeby do tych 1400 cywilów dołączyło na przykład 2000 izraelskich żołnierzy po stronie ofiar. Znaczy, on już jest skończony, ale to byłoby jego zupełna klęska. Dlatego cały ten proces jest dosyć powolny wkraczania do Strefy Gazy i do miasta Gaza. Na razie otoczono je. Bardzo uważnie podchodzą do tego rządzący w Izraelu i stąd ten proces będzie trwać. Co więcej, tak jak już wspomnieliśmy, Netanyahu chce wydłużać ten proces, żeby on trwał tygodnie, miesiące, a może nawet lata, bo jak wiadomo,
głównodowodzącego nie zmienia się w czasie trwającej wojny. Przynajmniej takie są założenia. I myślę, że to jest chyba najlepsza odpowiedź na to pytanie. Strasznie głupie pytanie. Teraz, a co z reformą sądownictwa? Rozmawiałem z byłym ambasadorem Izraela w Polsce, który mówił mi, że tam na miejscu w Tel Awiwie, że wojna i Hamas zjednoczył Izrael. Oczywiście teraz mamy rząd, to nie jest rząd jedności narodowej, bo nie wszyscy opozycyjni politycy weszli do niego, ale jest to rząd wojenny, w którym na przykład znalazł się był opozycjonista Benny Gantz. I to jest rząd, który zajmuje się tylko wojną. Wszystkie inne sprawy znajdują się, co jest oczywiste, teraz na marginesie. No ale to też pewnie wróci. Tutaj pani wspominała, pani doktor, że protesty już się rozpoczęły, ale to nie są protesty dotyczące reformy sądownictwa oczywiście, ale już bezpośrednio samego Netanyahu i konsekwencji, czy raczej jego winy i odpowiedzialności za atak z 7 października. Te protesty są w Tel Awiwie, ale także przed jego domem w Jerozolimie. A są protesty, albo spodziewacie się protestów przeciwko sposobie działania armii Izraela w strefie Gazy? Może na początku, czy waszym zdaniem jest to ludobójstwo? Trzeba by było to od strony prawnej dobrze zbadać, prawda? Bo to jest ludobójstwo, to jest rezolucją ONZ-u i konwencją chroniony czy uzgodniony, zdefiniowany termin. Na pewno jest to stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, no bo jeśli nawet pod szpitalem albo pod szkołą znajduje się wyrzutnia rakiet, którą tam dał Hamas, to bezprawnym jest zbombardowanie szkoły albo szpitala. Więc tutaj Izrael nic nie ma, tutaj nic nie stoi. A społeczeństwo Izraela, ono powie nie takim działaniom, czy za to, co się stało 7 października, powie i bardzo dobrze? Bo powie i bardzo dobrze. Nie wyobrażam sobie, żeby w tym momencie ktoś wychodził na ulicę w Izraelu dobrostanem palestyńskich cywilów, bo jest takie poczucie w kraju, ale... I to jest proces, który trwał, no bo to nie znikąd mamy najbardziej prawicowy w historii rząd w Izraelu, bo taki skręt w prawo i wymieranie izraelskiej lewicy to jest proces pewnie od 20 lat trwający albo i dłużej. No ale to jedno, natomiast na świecie również żydowskie organizacje organizują demonstracje przeciwko temu, co robi Izrael i na rzecz palestyńskich cywilów. Jak na przykład żydowski głos na stacji Grand Central w Nowym Jorku albo, nie wiem, Kościół Norwegii w Oslo zorganizował demonstrację również przeciwko operacji Izrael, przeciwko tym metodom. No więc świat, czy ta opinia publiczna, to trochę tak jak ty, przepraszam, powiedziałeś, że to, co teraz widzimy, jest to, co myślimy, tym, co myślimy, prawda? Więc jesteśmy epatowani obrazkami z Gazy, no i zresztą słusznie, opinia publiczna ma jakieś taką zdolność globalna, że jest taka bardzo humanistyczna, to znaczy, że stoi nolens volens i to nie jest jakaś kalkulacja wielu osób naraz, tylko jak gdyby jakoś automatycznie ta dusza stoi po stronie racji, jakiejś prawa. I to się dzieje w tej chwili, widać to w Gazie. Tylko ja jako reporter, będący tam prawie na miejscu, w sensie będący w Izraelu, a nie w strefie Gazy, mam problem, że nie jestem w stanie zweryfikować informacji, które płyną ze strefy Gazy. Pamiętamy, jak rakiety spadły na szpital w mieście Gaza. Izrael został oskarżony o zbombardowanie szpitala i morderstwo 500 osób. Ja już wtedy miałem z tyłu głowy, że to chyba jest niemożliwe, skoro za kilkanaście godzin w Tel Awiwie ma wylądować amerykański prezydent, który ma spotkać się z Netanyahu, a później pojechać do Ammanu, żeby rozmawiać z liderami krajów arabskich. Byłoby to zupełnie nielogiczne. Później oczywiście Hamas i strona palestyńska oskarżyła o to Izrael. Izrael miał, czy przekazał, pokazał dowody, z których wynika, że to nie oni zbombardowali szpital. Ale co więcej, bo też przyznaję się, popełniłem błąd w moich relacjach na żywo. Nie twierdziłem, że zrobił to Izrael, ale stwierdziłem, że zginęło 500 ludzi. I okazuje się to nieprawdą. Jakby też przyjąłem
informacje płynące ze źródeł propagandowych Hamasu, że tak musiało się wydarzyć. My, jako reporterzy, dziennikarze zachodni, nie mamy wstępu do Strefy Gazy. W poprzednich latach były takie możliwości. Teraz te granice są zamknięte i przez Izrael, i przez Hamas. Musicie powtarzać informacje oficjalne. Znaczy, chyba zdaje się, że jednak Izrael tam wpuścił, prawda? Ostatnio była cała grupa międzynarodowa. Ale oni towarzyszą, tak, ale oni towarzyszą wojsku izraelskiemu. Tak. To jest trochę inny sposób relacjonowania. Tak, ale myślę, że jednak to ważne a propos tych danych, bo tutaj to, co pan powiedział, może widzom jakoś dawać do myślenia, że w takim razie to jest nieprawda, co podają źródła z Gazy. Natomiast teraz taka cała analiza przetoczyła się przez media, właśnie komu wierzyć i komu nie wierzyć. No i to, co jednak wiemy na pewno, to, że historycznie potwierdzają się informacje na przykład Ministerstwa Zdrowia, które mimo, że jest kierowane przez Hamas, to jednak potwierdzały się historycznie dane z ich źródeł i teraz właśnie, ponieważ pojawiały się takie wątpliwości, czy to, co podaje ministerstwo, które jest pod kierownictwem Hamasu, możemy temu wierzyć, to podali na przykład imiona i nazwiska wszystkich ludzi zabitych w bombardowaniu jakiegoś tam budynku. Po to, żeby uwiarygodnić, że te dane, które są podawane, są jednak prawdziwe. Więc tak jak gdyby en gros, wydaje mi się, że bezpieczne jest również dla widzów sądzić, że jeżeli słyszymy, że zginęło ponad 10 tysięcy Palestyńczyków, to rzeczywiście tylu ich zginęło, tak? Żebyśmy tego... Te informacje najczęściej się potwierdzają. Tak, mimo że rzeczywiście sprawa tego akurat szpitala, w którego, jak się spodziewamy, trafiła rakieta islamskiego dżihadu, która gdzieś tam spadła, gdzie nie miała spaść, to jest przypadek szczególny. Natomiast ogólnie te wszystkie te dane, tak jakby je jakoś porównywać, to powinniśmy im wierzyć. Radek, powiedziałeś o tej pazerności europejskiej. Przyszło mi pytanie do głowy. Po co pojechałeś grać w Izraelu w 2003 roku? Pojechałem, oczywiście pojechałem, bo byłem sportowcem, jest tak, że jeżeli nie masz klubu, a wtedy byłem po kontuzji i szukałem klubu i dostałem propozycję z Izraela, no to jak to się mówi, chcesz mieć ciągłość uprawiania zawodu, bo wiesz, że to jest bardzo... A płacili więcej niż gdzie indziej? So, płacili nieźle, ale też bez, wiesz, płacili normalnie jak za granicą. Więc de facto było tak, że pamiętam, ja miałem już... To był taki czas dla mnie bardzo nerwowy, ale to już jesteśmy przy innym temacie. Natomiast miałem poczucie mijającego, upływającego czasu i zacząłem się już lekko stresować, ażebym po kontuzji miałem tam jakieś problemy ze znalezieniem klubu i dostałem propozycję od mojego menadżera, że tam, jako że Revivo, pamiętam, jeszcze z Turcji, jak graliśmy przeciwko sobie i stąd to, że tak powiem, miało prawo bytu, tak? Że był to niebezpieczny region, wiesz co, rozmawiałem z kimś i ktoś powiedział, nie, że to nie jest aż tak bardzo niebezpieczne, jak się wydaje. Byłem, będąc tam na miejscu, mieszkając już tam, rzeczywiście tam wszyscy wtedy byli bardzo mocno, powiedzmy, nie powiem, że przyzwyczajeni, ale nie robiło to tak wrażenia na nich, jak na nas czasami, kiedy dostawaliśmy informacje w telewizji, że w Tel Awiwie na przykład wybuchła bomba. Słyszę, że teraz wasz dot jest 30 sekund na dotarcie do schronu. Tak, bo chciałem nawiązać się do tej wypowiedzi właśnie trenera, bo wydaje mi się, że też każdy w tej wojnie ma swoje zadanie i ja rozumiem to, że rząd na przykład chce, żeby wznowić rozgrywki ligowe, po prostu, bo jeżeli w twoim kraju przestaje funkcjonować to, do czego jesteś przyzwyczajony, to zaczynasz się bać, zaczynasz uważać, że ta wojna jest bardzo poważna. Natomiast wtedy, kiedy widzisz, że rozgrywki ligowe zaczynają funkcjonować, że sportowcy uprawiają swój zawód, dajesz spokój społeczeństwu, że jednak panujemy nad tym, że to nie jest jednak tak, jak mogłoby nam się wydawać na początku. Słuchajcie, mam 40 stron notatek, ta informacja w nich zaginęła, więc nie wiem, czy Liga Europy, czy Liga Konferencji Europy, ale odwołano mecz klubu z Izraela z Zorią Ługańsk. I tak pomyślałem, w jakim czasie przyszło nam żyć, bo zacząłem się zastanawiać, z jakiego powodu i gdzie teraz jest gorzej. Czy w Ukrainie, czy w Izraelu. Nie odpowiemy sobie na to pytanie teraz, bo nie można w żaden sposób porównywać tych sytuacji. Zmierzając powoli do końca, w 2019 roku przy pisaniu książki Mecz to pretekst byliśmy z Anitą Werner w Tel Awiwie w centrum Shimona Peresa. Od kilkunastu lat to centrum prowadziło pracę u podstaw, siłaczka. Stwierdzono, że jest jedna wspólna religia dla
dla Palestyńczyków i Izraelczyków. Jest to piłka nożna. Robiono warsztaty dla dzieciaków. No, w ogóle śmieszne rzeczy, bo dzieci izraelskie czekały na autobus Arabów 10-letnich i dziwiły się, że wysiadają dzieciaki bez brud, bo w ich przekonaniu każdy Arab ma brodę. Mieszano te składy. To nie był Arab terrorysta, tylko już miał imię. To nie był Żyd okupant, tylko już miał imię. Uczono podstawowych zasad współpracy, że kiedy jest wspólny cel, to trzeba grać razem. Wtedy można go zdobyć. Przez kilkanaście lat te warsztaty się odbywały. Leo Messi przyjeżdżał je otwierać. Ludzie byli bardzo zbudowani tym, że może się nie udało pogodzić albo nauczyć żyć obok siebie 50-latków, 30-latków, ale z tymi dzieciakami wyszło. Wyszło do tego stopnia, że kiedy jedna z koszykarek, która później zginęła w zamachu, na jej pogrzebie byli zarówno Żydzi, jak i Palestyńczycy z tego obozu. I później odwiedzili jej matkę, gdzie oglądali wspólnie zdjęcia tej dziewczyny z tego obozu. Pytanie jest krótkie. Czy całe te 15-20 lat pracy, inicjatyw tego typu jak Centrum Shimona Peresa właśnie przestało mieć znaczenie? Chyba nie teraz nawet, tylko wcześniej. Rząd Benjamina Netanyahu wprowadził ustawę, na mocy której Izrael stał się państwem żydowskim. A 17%, czy może nawet więcej obywateli tego kraju, to nie są tylko Żydzi, także Arabowie. Kilka lat temu wziąłem udział w wymianie polsko-izraelskiej. Do Polski przyjechali nasi rówieśnicy z Izraela. Później my pojechaliśmy do Izraela, żeby zacieśniać relacje pomiędzy naszymi krajami. I szło to nieźle. Mamy bardzo dużo wspólnych punktów. Ale w trakcie tego pobytu w Izraelu też my, Polacy, wzięliśmy udział w spotkaniu naszych kolegów z Izraela z izraelskimi Arabami, Palestyńczykami. My, Polacy, byliśmy praktycznie jakby na widowni i oglądaliśmy ich konfrontację. A tam była zupełna nienawiść. Izraelczycy mówili, dzięki nam możecie studiować na dobrych uczelniach w Izraelu, macie tutaj lepszy poziom życia. A oni odpowiadali, tak, ale nie możemy w języku arabskim, możemy po hebrajsku lub po angielsku na uczelniach międzynarodowych w Tel Awiwie. Ci Palestyńczycy z paszportem izraelskim na zachodnim brzegu uznawani są za zdrajców. W Izraelu są to obywatele trzeciej, czwartej, piątej kategorii, nawet nie drugiej. I to jest chyba dramat tamtych ludzi w tamtym regionie, że 15- czy 20-latkowie na zachodnim brzegu patrzą na kolegów, na rówieśników izraelskich i widzą, że im jest lepiej. Mają dostęp do lepszej edukacji, do lepszej ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I to myślę, że powoduje ogromną frustrację. I szczerze, ja nie jestem optymistą i nie widzę tutaj możliwości stworzenia dwóch państw, bo o tym już się mówiło, pewne porozumienia zostały zawarte. Mamy teraz 30. rocznicę porozumień z Oslo. W 2000 roku strona izraelska poszła bardzo na rękę stronie palestyńskiej, godząc się na oddanie praktycznie całego zachodniego brzegu, godząc się na utworzenie stolicy Palestyny we wschodniej części Jerozolimy, oddając Strefę Gazy, obiecując gigantyczną pomoc finansową. A Yasser Arafat odrzucił to, bo dodał jeszcze jeden punkt do wspólnego porozumienia. Zgodę na powrót Arabów do swoich ziem sprzed 67 roku, na co Izrael nie mógł się zgodzić. Wtedy była ta szansa, została zmarnowana. Pani doktora, pani coś optymistycznego na koniec? Tak, ja powiem coś nieintuicyjnego, no bo oczywiście patrząc na to, co się dzieje, trudno mieć jakiekolwiek pozytywne wnioski na przyszłość, ale wydaje mi się, że tu może być coś dobrego, dlatego że no, Izraelczycy są bardzo, to jest pluralistyczne społeczeństwo, mnóstwo tam jest takiego autokrytycyzmu, pokazywania palcem, kto za co odpowiedzialny, racjonalnego myślenia. I myślę, że widzą, że to, co z Palestyńczykami było za Netanyahu, czyli ta polityka kompletnego takiego zignorowania, pozostawienia tej sprawy, to taki status quo jak jest, my jesteśmy tu silni, oni są słabi, będziemy okupować, trzymać tę sytuację tak jak jest powietrzność, to nie może trwać, bo doprowadza do takich tragedii, jakie są. Więc
Ja sądzę, że tutaj że mogą właściwie z tego być jakieś negocjacje w przyszłości. Jeśli odejdzie Netanyahu, to musi być, to musiałby być warunek. I też, znaczy historia nie zaczęła się 7 października. W 1994 roku radykał żydowski zabił Itzhaka Rabina, który chciał się układać z Palestyńczykami i ostatecznie był za tym rozwiązaniem tak zwanym dwupaństwowym, czyli powstaje Palestyna, istnieje Izrael i są w pokoju obok siebie. I od zabójstw i na Rabina była nagonka, w której, nawiasem mówiąc, brał udział Netanyahu. Również demonstrował i uważał Rabina za, nie wiem, za zdrajcę, tak. Dzisiaj widać, wydaje mi się, Izraelczycy widzą coraz więcej ich, już nie tylko połowa, ale więcej niż połowa, widzi, że Netanyahu doprowadził to państwo do naprawdę złej do złego stanu. I to już teraz nie chodzi nawet o te 1400 osób, które zamordował Hamas, ale także o to, że cały czas się kotłowali w swoim spolaryzowanym, wewnętrznym, politycznym bagnie, zamiast myśleć o sprawach strategicznych, co jest dobre dla tego państwa w takim otoczeniu, a nie innym, w jakim istnieje. Więc ja tu widzę jakieś światełko nadziei. Ta piłka nożna to nie jest na teraz, co? Jeśli chodzi o ten proces pokojowy. Myślę, że to byłoby zbyt naiwne spostrzeżenie, czy nadzieja, którą czasami świat nas zaskakuje. I ja myślę przede wszystkim, że być może któreś pokolenie, bo myśląc o tym i zastanawiając się nad pokojem w tej części świata, tam wydaje mi się, każdy kogoś stracił. Tam jest tak zakorzeniona nienawiść, że nie wyobrażam sobie tego na ten moment, chociaż trzeba próbować, ale z drugiej strony to, co powiedziałeś, na zasadzie równości, bo jeżeli traktujesz jednak, próbując rozszerzać jakieś perspektywy integracji, tak, a jednak traktujesz kogoś jako, powiedzmy tak brutalnie mówiąc, rasę niższą, to nigdy ci się to nie uda. Miało być jeszcze o polityce w klubach piłkarskich, że są kluby czerwone i są kluby, że tak powiem, brunatne. Miało być o Bejtarze Jerozolima jako zapleczu partii Likud, bo pojawianie się na trybunach to była jawna manifestacja poparcia, ale na nic nie starczyło mi czasu, a i tak mam wrażenie, że poruszyliśmy bardzo wiele tematów. Ja wam bardzo dziękuję za olbrzymią wiedzę, dużo się nauczyłem, mam nadzieję, że widzowie również. Może się umówimy po prostu na dogrywkę. Mam nadzieję, że w lepszych czasach, kiedy będziemy już zmierzać ku pokojowi, że tak powiem. Patrycja Sasnal, dziękuję bardzo. Dzięki. Jacek Tacik, dziękuję. Radek Majdan, to był mecz, to pretekst. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.